I don't know why, but I feel down, 'cause I can't find myself in the mirror on the wall. And I know he was there another day. I can finally see him, he is slowly fading away. Przecież nie zaczęliśmy łapać. No tak. Dafi. No dobrze. Dafi. To sprawa wygląda następująco. Ja tu 5 minut temu przyjechałem i tak mnie Adrian wita. Oczywiście to jest taka ściema, bo może się okazać, że za 4 dni będę płakał, ale żeby nie było ryby, ręka będzie już zawsze rybami śmierdziała. Także dziękuję za zaproszenie. Zobaczymy, czy jesteś tak hojny w dalszej części. Są takie chwile, o których marzy się całe swoje kilkuletnie życie niektórych bezrybnych zasiadek, przyjechać nad wodę i po godzinie czy po 2 godzinach zestawy we wodzie złowić piękną rybę. Tak jak wcześniej widzieliście, Adrian, jeszcze nie zdążyłem się rozwinąć, przywitał mnie w ogóle kosmicznym jakimś karpiem, ale nie jest to może łowiskowa drużyna A, ale ponad 15-kilogramowy karpik wjechał. Ale nabity, co? Piękny, ładny, wielki brzuch, nie? Adrian, chodź koło mnie, bo może to być ostatnia ryba, nie, którą mówimy razem. Zapeszaj, nie zapeszaj. Nie zapeszam. Nie idę. Świetny, fajnie. Bardzo się stresowałem. Wszyscy mi tu mówili, Daniel, jak nie złowisz ryby, to się nam na oczy nie pokazuje. Słuchajcie, czasami zaufanie to zbyt mało. I tyle. Tyle w temacie. Czasami niestety zaufanie to zbyt mało. Teraz zrobimy do... Tak, 3 lata czekałem, żeby złowić swoją 20 z dobra klasztornego. O, jaką ma tutaj gulajkę. Słuchajcie, wielu ludzi mi tutaj próbowało pomóc przez te wszystkie lata i zawsze to doceniałem, robiłem wszystko prawie tak samo. No dobrze. No i w końcu masz. To jest i ona. Kurwa, ta lampa przeszkadza. Ja bym troszkę, kurde, potrzebował pięknie światła. Pięknie, pięknie. Jest malutka. Pierwszy dzień. Kurde. Gdzie pierwszy dzień? Pierwsze parę godzin. Pierwsze parę godzin. Ja pierdzielę. Nie wiem, co powiedzieć, nie? No co, podziękujesz później. Podziękujesz później. Dobrze, kończymy to. Niech wraca do siebie, do domciu. Dobra. Ale ja się cieszę, kurwa! A co tu się robi teraz? Nagrywa, czy co? Tak. No to się nagrywa. Dobra. Pięknie, płyń sobie, chłopcze. Płyń po żółtka. Ja pierdolę. Nie pierdol, tylko wywoź zestawy. Bo ja wiecznie żyć nie będę. Gratulacje. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Jesień, opadające liście. Czas naprawdę na osiągnięcie wspaniałych sukcesów. Sukcesów, które są możliwe na tego typu wodach tylko jeśli zachowamy pewne zasady łowienia znane wszystkim, którzy tutaj te wyniki bardzo, bardzo dobrej treści mają.
Słuchajcie, nie chcę tutaj grać jakiegoś znawcy, ale na tym łowisku bardzo dużo ludzi popełnia potężny błąd. Ja rozumiem, że ludzie tutaj przyjeżdżają z różnych łowisk, gdzie są różne zasady łowienia i tak dalej, ale od wielu, wielu lat na tej wodzie najważniejsze jest bardzo skąpe nęcenie. Bardzo skąpe nęcenie, wręcz abstrakcyjne. Ja obserwując, jak tutaj odnosi się sukcesy, nie dowierzałem, że można łowić wsypując do komory łódki 7 peletów ósemek, 10 dwunastek. No masakra. Troszkę jakiejś pasty peletowej, kilka ziarenek kukurydzy konserwowej i wszystko. Żadnych kulek, nic takiego. Ewentualnie delikatnie pokruszone. Szok. I ja podam tutaj jeden przykład. Relacjonując tutaj Puchar Pobiedziskiego Klubu Karpiowego przez kilka sezonów, widziałem, jak tutaj ludzie łowią. I zauważcie, że na tym pucharze, na tym maratonie, wszystkie stanowiska łowią. Wszystkie. Na całej wodzie. Wiadomo, że są stanowiska lepsze, wiadomo, że są stanowiska gorsze, ale działając poprawnie, dla tej wody poprawnie, wszyscy odnoszą jakiś sukces, tak? To dlaczego w takim wolnym łowieniu, jak jesteśmy tu wszyscy na wodzie, mamy zarezerwowane wszystkie miejscówki, czyli tak naprawdę obstawa jak na maratonie. Połowa stanowisk stoi i patrzy. Ponieważ tydzień przed nimi ktoś przyjechał z innej wody, nasypał tego towaru różnej jakości, ale na pewno przesadnych ilości. I wiele, wiele osób nie tylko popełnia błąd, przeszkadzając sobie, ale też popełnia błąd, przeszkadzając innym. Klubowicze, i nie zdradzę tutaj sekretu, bo też klubowiczom zależy na tym, żeby to łowienie było dla wszystkich atrakcyjne, żeby ludzie wracali stąd zadowoleni, płacą pieniążki, niemałe pieniążki za łowienie, ale przeszkadzają sobie i innym w uskutecznianiu jakiegoś naprawdę, naprawdę sensownego i pełnego dobrych wyników łowienia. Dlatego no, możemy tylko zaapelować. Nie przesadzajcie z ilością zanęty. Pokora, tutaj czeka się na wielkie ryby, jedne z większych w Polsce. Warto po prostu przyjąć pewne zasady, które tutaj panują. Nie wiem, może potrzeba to uregulować regulaminem. Ale na pewno nikt tego nie przypilnuje tak do końca, jak nie przypilnujecie tego sami. I naprawdę da tutaj się łowić. Tylko jeden drugiemu nie może przeszkadzać. Ja teraz siedzę na stanowisku klubowym. Nieosiągalnym dla ludzi, no ale takich ludzi z zewnątrz, ale współpracując z nimi przez tyle lat, no powiedzmy, że sobie zaskarbiłem zaufanie, żeby móc w takim miejscu czasami sobie z kimś z klubu usiąść. I łowimy. Łowimy. I te ryby się pojawiają. Nie dlatego, że to jest lepsze miejsce. To jest dobrze poprowadzona miejscówka. Także warto posłuchać, co się mówi i dać możemy sobie pokazać to, co jest w komorze? Możemy. No, co to żadna tajemnica. Zobaczcie. I na cały dzień papu. Jak będzie trzeba zrobić drugą wywózkę, to tam wyląduje jeszcze mniej. Ćwiartka tego, co jest wsypane do komory. I czekać, i czekać. Tutaj się nie da zanęcić tej ryby większą ilością towaru, żeby ona przyszła, prawda? Dokładnie. Dobra, do boju, co? Poczekaj, ja ci wszystko popodłączam. Się obraz nie zdąży narysować, a ona już jest, nie? Kurczę, wiesz co? Nie ma tych ryb na dnie już, nie? Widzieliśmy je przez 2 dni. Doszło. Nie, nie, jeszcze nie. Drugi sygnał jak będzie. O. Widzisz? Tu są te górki. Tu są te wykopane przez karpie miejsca. I nawet chyba
Nie. Nie ma, nie ma. Jakoś maleństwo może być przyklejone do dna, nie? No i dlatego nie ma brania drem, no. Po prostu... I teraz wyobraźcie sobie, że nie macie ryb, tak? Nie macie ryb w łowisku i sypiecie. I sypiecie, i co wywózkę, i sypiecie. I potem jak te ryby przyjdą, a pokazują te ryby, że tutaj im wystarcza mało tego towaru, tak? I później nagle co? Tutaj jest widoczne miejsce zrzutu zanęty, pięknie spadła zanęta. A na dnie, na USG widać córeczkę. No i później dosypujecie tego towaru, używacie sprzętu, który jest bardzo punktowy, tak? Używacie sprzętu nawigacji, które bardzo punktowo wywożą towar i go dosypujecie, dosypujecie, dosypujecie. A potem ostatnia noc, nie? A dobra, dowalę. Zrobię coś inaczej niż robiłem. Czyli zamiast kilograma strzelę 4. Kilogram za dużo, a 4 w ogóle. A potem ktoś przyjeżdża na waszą miejscówkę i ma 3 dni gondolę. Może zachowuje się bardzo podobnie. I tak to trwa. Na niektórych miejscówkach po prostu jest destrukcja całoroczna. Wybór należy do was. Awanturuje się rybka. Jest wspaniale. Jest tak wspaniale. To już leci tutaj wszystko. Co? To już wszystko... Tak, tak. Fajne ryby. O, liście, ty, liście przykleił, nie? Od tyłu, nie? Tak kleją te liście, nie? Nie, bo to się ryby od tych... naklejanie tych liści, nie? Na czoło sobie naklejcie. Wiadomo, że się czasami przyklei, ale to są przecież sfermentowane, leżące gdzieś, spleśniałe liście, które ludzie przyklejają na ryby, bo wow, nie? Super. To nazbierajcie jesienią, sobie wiosną. Na czoło. Na czoło. Carp care, nie? Carp care, wycieranie ryby. Fajne. Taki z 13-14 kilo, nie? Będzie miał, no. Ładnie chodził, myśleliśmy, że jest większy. Kurczę, ale regularne branie, wspaniale. I Adrian, i jego rzeczywistość łowiskowa. Telefon, rezerwacja, rezerwacja, telefon, rezerwacja. Weź mi wyprostuj. Dobra, jeszcze zrobimy ze 3 zdjęcia i mamy wszystko. Dobra. Nie obciąłeś mi głowy na filmie? Nie, nie. Głowa na filmie jest ważna. Super. Co? Nie. Pokaż. Cząstek? Super, świetnie. Tirit. Wypuszczamy, dzięki. Nocne rozmowy w toku. Kurde. Wejście, jakby coś pojechało. Nic nie pojechało. Doba bez brania. Kilka osób na wodzie. Chyba kilkanaście nawet. I tak wszyscy oczekują. Woda kompletnie stanęła, nie? No ale... Najważniejsze, że nie jesteś obszczeliwany z prawej i z lewej strony, nie? Tylko po prostu coś się na wodzie dzieje takiego, że te ryby nie biorą. Wszyscy, kurde, co tu zrobić, co tu zrobić? Dosypać, nie dosypać, nie, gdzieś. Trzeba to wszystko przeczekać. Zobaczymy, co przyniosą ostatnie dwa poranki. W ogóle niesamowita historia jest na tej wodzie. W nocy po prostu rzadko kiedy biorą te ryby. A, dobrze. Tak. Muszę przejść na spacerek. Szkoda, że grzybów tutaj nie ma na tym jeziorkiem, bo bym spróbował z latarką. Dobra.
Obudziłem się, myślałem, że będzie ze czwarta, a to 23. Ja pierdzielę, masakra. Zobaczymy jutro. Tomek przyjechał zobaczyć, jak się łowi wielkie ryby. Pierwszy raz w życiu widzę. Super jest. Fajnie, nie? A pamiętasz jeszcze nasze ostatnie dwie doby na Mistrzostwach Polski? Właśnie, przypominaj nawet te. Ale on ma podobnie dzisiaj. Ale widzę, że ci stres... Nie mam podobnie, bo już zrobiłem, co miałem tutaj zrobić, nie? Także jebniemy sobie ten... Selfiaczka do wody. O, tam jest woda, widziałeś? A tam są wędki. Pierwszy raz widzę. Cyk. Ale najważniejsze, że... O, Adi poszedł. Na poszukiwania złotego runa. Nie ma turystycznego? A. Ale będziesz miał te ładny film w barwach jesieni. Kto? No ty. Ja? Na czarno jest to mówię. No właśnie. Ale czyj? Adriana? Nie, to nie było tutaj. To nie było tutaj, nie? No nic, no co, może jeszcze coś cyknie. Ale godzina oczekiwania Tomka na branie to niestety mija bezpowrotnie. Tak jest. Teraz jechać się poruszać. Tomek dostał w prezencie ode mnie fajne kuleczki. To jest oszoł. Oszołek. To jest oszoł, czy skąd to jest? Poczekaj. Orlen. 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 Orlen paczko. To jest to, co z parówek odpada, jak podgrzewają. Ja. Kuźwa, rozwala mnie to, nie? To jest po prostu cudo. Pachnie jak 2 miliardy. Jest tak bogata. Nie? Ogień. Naprawdę. Rewelacja. Już za półtora, uwierzyć, nie? Już za półtora tygodnia będą pracować. Będą pracować, to ma znaczenie. No co? W sumie to zupełnie nic. W sumie to nie ma znaczenia. Mleko widzę. To jest drugorzędna rzecz. Pięciorzędna. Prawdziwego karpiarza poznaje się po odciśniętym pasku po latarce. Cisza. Ale co najważniejsze, cisza u wszystkich. Nie, że znowu miał pszczelały boki. Po prostu cisza. Piękna jest ta cisza. A propos prawdziwego karpiarza i jego wyglądu. Kiedyś po zasiadce wracam do domu, wjeżdżam na stację. Gość do mnie na stacji mówi: a co pan taki wymęczony, zarośnięty, jakby pan z ryb wracał? A ja: o Boże, to taki jest prawdziwy wizerunek wędkarza, karpiarza w Polsce. I taki widać było, chyba że jestem zaskoczony. A gość mówi: nie, żartowałem, panie Danielu, poznałem pana, bardzo mi miło. Nie, no miło mi, dobrze, że tak, bo już się bałem, że tak właśnie wygląda rasowy wędkarz. Umordowany, zarośnięty, zdziadziały. Cisza. Cisza jak ta. Zajrzymy do wiaderek, póki właściciel nie śpi. Śpi, w sensie. O Boże, jak te wiaderka się ciężko otwiera. Ciemność. Drobno. Drobno i to jest w sumie chyba wszystko, co można tutaj pokazać, bo cała zanęta opiera się właśnie na tego typu pelecikach.
ale mgiełka. Mleczko, mleczko. Tam po tamtym braniu widać, że ty z klop, jak pojechał. Nie? A zobacz, nie przeraziło go nawet to, że no na początku wszędzie się przeglądał, że to jest przyciągnął. A karakanowi się podobało, że tak. No, to nie wiem, która klop miałeś? Naprawdę. Ja tam wiem. Nie. Weź go. No dawaj, już mam zimno. Nie było bardzo. Czekałem na ciebie. To było wczesne. Jakaś sprawiedliwość w przyrodzie musi być. Ale fajna. Mały? Nie, wielki. Nowy gość naszego ognisku. Obiecaliśmy sobie, że nagramy dłuższy materiał, jak Adrian holował rybę, ale jak się taka ryba pokazuje we wodzie, to kamery idą w bok. O ja pierdzie. Co ładnie tu widać? No weź go opuść niżej troszeczkę. Będziemy ważyć, Adrianku? Tak, no. A powiesz coś? Powiedz, jak wyskoczyłeś z przyczepy. W skarpetkach. Jak zwykle. Nie, Adrian to jest mistrz. Mistrz ucieczki z pola walki. Ty byś był dobrym kochankiem, kurde, bo byś butów nie szukał. Od razu byś wywalił. Dobra, jeszcze zrobimy zdjęcia oczywiście. Bo czego kolegę pokażemy jeszcze? Drugi. A, bo faktycznie złowiliśmy jeszcze w międzyczasie, kurde. Ty, trzeba go wypuścić. Podczas holu jakiś taki wigilijny karpik się mi tu wyholował. Faktycznie, ty, zapomnieliśmy o nim. To puszczamy. Jesienny karpiczek. I odwieczny dylemat karpiarzy. O kurwa, branie. Weź, wyłączmy to wszystko. Ale to temat jest szeroki i można o tym rozmawiać, zależy. Są te relacje takie, że jak jedzie ktoś na wodę, na przykład... i są cztery wędki i mówią, na przemian łowimy. Każde branie, ja, ty, ja, ty. Ja na przykład, jak będąc na Rainbow na Francji czy coś z przyjaciółmi, cztery wędki mam jakiś sposób na stawianie tych zestawów, na używanie przynęt, jakieś tam haki wiążę tak i tak, węzły.
i preferuję to, jakieś swoje kulki, tak, że to jest satysfakcja, że złowię. I nie wchodzę na taki układ. Mam swoje cztery kije, łowię swoimi czterema kijami. No w przypadku, gdzie pojedziesz do toalety czy coś, no nie ma wyboru, tak? No i wtedy kogo jest ryba? Nie, tam, to już ja wiem, nie, to są problemy złożone, ale no mówię, że nie przyjmuję takiej zasady, że łowimy na przemian. Dobra, bo ryby wjechały. Że ryby wjechały. Jest 8 kg, ale mi chodzi, i każde nie, nie. branie następne, ja wiem, jeden, ale drugi, to są nie? umowy, wiesz, to są umowy, no jakie są umowy, ale chodzi o to, kogo jest ryba, tego czy wyholuje, czy tego, co jest wędka. Nie to, wiem, a twoje zdanie? Bo moja, pytanie moja na pytanie. Zależy, jakiej firmy jest wędka. Jak Shimano, to jest ryba Shimano. A jak znam życie, jest tak, że jak na przemienie łowisz, to ty na kolegi wędkę łowisz dziewiątkę, a kolega na twoją wędkę łowi trzydziestkę. W ten czas jest dylemat, nie? Wiesz co, ja go nie mam, bo ja jestem przykładem, jak można komuś wielką rybę na swój kij oddać nieraz, wiesz? Kawałeczek dyskusji. Słyszeliście o tym, czy jajko jest pierwsze, czy kura. A ja się cieszę, bo podczas trzymania ryby złowionej na nie swoją wędkę, pojechała mi ryba na moją wędkę. I to jest chyba kwintesencja tego wszystkiego. Tak jest. To dalej, wypuszczamy, bo zobacz, jak, dobra. Jak żelują. Puszczam? Chodź ze mną. No. Wiesz, mówiłem, idź ze mną, follow me. Adrianek. Widzisz mnie w ekranie? Widzę. Fajny jestem? No tak, za dużo gadasz. Nie, trzeba się streszać, zobacz, jak żelują. Już mamy ryby złowione. No ale jeszcze skończymy tym żółtkiem. Tak, jasne. Specjalnie dla Michała Bergera. Fajnie. Let's go. A propos Michała. Dziękuję, Michał, że mi pokazałeś, jak się tutaj łowi. I wiesz, że mnie tu wpuściliście na to miejsce, bo to są dobre miejsca. I nie dlatego, że są dobre, tylko dlatego, że nie są rozpierdolone. No właśnie. No. Zadowolone? To bardzo. Ja też. Ale to jeszcze nie koniec. Aha. Tak nagraj tam, jak żerują. Nie, ja nie widzę. Nie mam, ja mam krótki obiektyw. Kurde, żałuję tamtego holu, wiesz? Twojego. Ładny dzień dzisiaj będzie. Pięknie. Będzie? Nie. Nie, bo nie mam śledzenie twarzy, wiesz, i... Drugi głos, będzie dobrze. Weźmiesz przyszłe ryby, jak już jedziemy do domku. No, ale bardzo dobrze. Ale zobacz, jakie to jest sprawiedliwe wszystko. Jak tu los rozdał karty, jeśli chodzi o wagę ryb. Dobrze. Nie zrobimy tego, bo ja mam włączone śledzenie twarzy i on twoją twarz traktuje jako priorytet. A nie chce mi się przedstawiać teraz tego. Idę po stopery. Po stoperan? Po stoperan, no. Adi, pocieszę cię okrzyczeć. Ty się mi, chłopaku, zabijesz. Biegniesz w tych klapkach, Adrian, kurde, po schodach. Adrian, nie rób tak, przecież to jest 5 metrów. Zabijesz się kiedyś, a nie ma ale. Adrian. Tak na mnie działa. Ale tak na ciebie działa, jesteś w klapkach, kuźwa, biegniesz po liściach, Boże, no. Przecież, kurde, jesteś na miejscu, nie jesteś na drugiej stronie. Nie wolno tak robić. Dobrze. Powiedz, że nie będziesz tak robił. Adrian. Przyrzekam. Adrian, nie rób tak, naprawdę, kurde. Przecież ona nie odjedzie, widzisz, że jechać gdyby sobie jeżdż... chwilę, no proszę cię. Dzień dobry. Piękna pogoda, nie? Aż się chce żyć, kurde, z pieskiem, spacerek. Oj. Mamy żółtka.
Adrian, to jest w ogóle niesamowita historia, wiesz? Dlaczego? Ale wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Nie. Ja ci powiem. Najbardziej niesamowite jest to, że posadziłeś mnie na lepszym miejscu, a z gorszego wyjeżdżają. Chociaż ja miałem do tej pory tych ryb chyba więcej, ale mimo wszystko najpiękniejsze ryby wyjeżdżają, kurde, od ciebie tutaj, z tego gorszego miejsca. I to jest po prostu tak, jak ma być. Mamy dużą rybę. Dużą? Tak. No. Oj. A gdzie masz tam ten bzz? Właśnie strażynka wyskoczyła. Dzisiaj? Teraz? No, poza co robi. No. Yeah. Dobra, to się dostawi się obraz, ten dźwięk. Ale to jest bieda bez tego, nie? Ale koń, ojej. Jest ryba wyjazd. Słuchaj, Adrian, podbierzesz sobie. Ale chcesz wodery? Nie, w skarpetkach. Wejdziesz, tak? I tak jak teraz, nie? Tak. No poważnie, to podciągnij sobie do góry te. No, ale jeszcze jest on no. Kilometr. Bo ja chcę po prostu, chyba że pokaże nam się znowu taki kaban, a na pewno będzie duży. Jest duża ryba. To nie wiem, kurde, czy będziemy ryzykowali, cholera jasna, podebrania jedną osobą, co? Zobaczymy. Bo bym sobie to nagrał, ale ważniejsza jest ryba niż kawałek filmu, nie? A bym chciał. Chyba, że tak. Ale się cieszę, tak. Tak żeśmy zaplanowali to, nie? Mówię, kurde, jak mi brakuje tylko tego, żeby ciebie ponagrywać, bo ty mnie tak nie nagrasz, bo to jest sprzęt, wiesz, który trzeba jakoś okiełznać i... Jeszcze mam się podczas holu, kurde, zastanawiać, czy coś jest dobrze, czy tego, więc nie ma tematu. Jestem tu dzięki tobie, więc popracujemy dla ciebie. Michał, chciałbym wysłać kołowrotki na gwarancję. Zarżnąłeś szpulkę, kurde, słuchaj, nie? Dobrze, i teraz wszyscy sobie wyobrażają ten... którego brakuje. Co powiesz? No co? Ja pierdolę, ale fajnie. No słucham. Kilka słów do kamery. Dzień dobry. Jestem Daniel Kruszyna. Jestem osobą wieloletnio uzależnioną od wędkarstwa karpiowego. Jestem osobą, która przez 12 lat walczyła o poprawność w tym środowisku. Mówią niektórzy, że z małymi sukcesami, niektórzy, że z dużymi. Niektórzy mówią, że te 12 moich lat to była porażka. Wiecie, co jest najpiękniejsze w wędkarstwie karpiowym? Że chcemy to robić ponownie. I będziemy to robić ponownie. To przecież to nie jest mała ryba. Tak, nie wiem, czy ktokolwiek by taki numer zrobił. To jest ryba Adriana, którą wziąłem na ostatnie 10 metrów holu. I co? Jaka? Żeby sobie nagrać końcóweczkę holu. Wiesz co, nie wiem, no ładny ten karpiec, taki 16-17 kg. Gdyby był większy, to bym go nie wziął, nie? Na pewno nie mam sobie go zamiaru przypisać, aczkolwiek przecież te ryby tutaj są po prostu nasze. No tak. Tak sobie pięknie popracowaliśmy. Pokaż go, chodź. On się wyostrzy teraz, wiesz? Ok, cyk. O, widzisz? No, fajowy, nie? No ładny.
Zajebiście, nie? Dobra, trzeba go opracować, nie? Trzeba z nim porozmawiać. Trzymaj go. O! Chyba komuś pikło gdzieś pojechało. Może to u ciebie? Nie. Okazuje się... No ładna ryba. Okazuje się, że chyba żeśmy troszeczkę ten... Nie docenili tej ryby. Bo nie, bo woła włączone. No to jest ten. Czyli najlepsze wagi też mają swoje fiksy, nie? Za którymś razem się włączy. O. Żeby nie było, że to zawsze jest super, nie? No. No nie. 18. 18600. Tak jak... Dobra? Opuszczę. Nasza ryba, Adrian, ważyła 18600. Tak jest. Złowiona wspólnie. Wyholowana wspólnie. Podebrana wspólnie. Zlekceważona wspólnie. Nie zlekceważona. Przestawmy. Tak. Adrian teraz. Ja Adriana nauczyłem, jak się ryby określa, ich wielkość. No. Wtorek, środa, czwartek. I piątek. Ty, ale kita na niedzielę, to co na ty chłopie tej? Dla uchodźców z Somalii tej. Dobra, o, przestawmy, słuchaj, przestawmy tą kołyskę w słoneczko, bo mamy tutaj. To jest nasza ryba. Znasz ten dowcip, Adrian, jak gość idzie z żoną, nie, przez miasto i mijają gościa, ich znajomych z kobietą jakąś obcą. Ty, kto to jest? No jak to, Szymon z kochanką. Co ty gadasz? A obok następny idzie, nie? A kto to? No Waldek z kochanką. Co ty gadasz? Nagle idzie taka laska i mówi do jej męża. Cześć mnie, tak? Ty. A kto to był? No wiesz, no. Kurde. Moja kochanka. Ale wiesz co? Nasza najładniejsza. Adi, dziękuję ci, kurde, za wspaniałą zasiadkę. Za to, że mogliśmy sobie... Poczekaj, bo ja też chcę potrzymać naszą rybę, nie? No. A nie wstawaj. Nie wstawaj, bo się w kadrze nie mieścimy. O kurde, jaka ciężka ta nasza ryba. Wiesz co? Powiem tak, nie? Nasza najładniejsza. Tak, najgrubsza. Kurde, dziękuję, ale czapty. Najgrubsza. Płyń maleńki. No. Niech się da. Niech się ten. O, już. A ty jakiś jesteś zadowolony w skali od 1 do 10? 11. Tak jest. To co robimy, żeby złowić rybę? W ostatnich 15 minutach zasiadki. Uwaga, bo jak ktoś nie ma mocnych nerwów, to będzie dla niego straszny widok. Bomcika, bomcika, bomczykcie. Bomcika, bomcika, bomczykcie. Bomcika, bomcika, bomczykcie. Bomcika, bomcika, bom. A teraz rola. Nie ma, nie działa. Chyba nie umiem tak jak Murzyn. I tak się Murzyn tańczy.